3. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy z rozmachem. Dzięki intensywnej pracy zarządu oraz dyrekcji Fundacji Złote Serce pozyskane zostały środki na zakup 20 monitorów interaktywnych Optoma 75 oraz jeden monitor interaktywny Optoma 86. Zamówienie realizowała dla naszej placówki firma Perfectus Plus z Kielc. Sprzęt multimedialny został zamontowany w salach dydaktycznych naszych placówek. 11 sztuk w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Złote Serce w Pińczowie. 6 sztuk w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym Złote Serce w Umianowicach. 3 sztuki w specjalnym punkcie przedszkolnym w Pińczowie. Zakupiony sprzęt multimedialny został zamontowany we wszystkich naszych salach dydaktycznych. Co to wam przywieźli? Co to będzie? To jest Mikołaj. Jaka? Elektryczna. Nie. Tablica. Tablica. Tablica interaktywna. Będzie do tego kreda potrzebna? Nie. To jak będzie? No to po telewizorze będziesz pisał kredą? Nie, palcem. Palcem? Tak. Prawda to, że palcem? Prawda. Nie tylko, to pisanie. Od początku swojego istnienia nasza placówka umożliwia dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi naukę na najwyższym poziomie, dlatego nie spoczywając na laurach doposażono sale dydaktyczne w najnowocześniejszy sprzęt multimedialny. Dzięki innowacyjnej technologii nauczyciele podczas zajęć edukacyjnych mogą zaprezentować materiał dydaktyczny w lepszej jakości niż zapewnia to tradycyjny rzutnik, plakat. Uczniowie piszą, rysują, przeciągają i manipulują elementami na monitorach interaktywnych, rozwiązują różnorodne zadania, oglądają filmy edukacyjne, słuchają piosenek. Witam serdecznie Państwa, a w szczególności dzieci. Chciałbym powiedzieć Państwu kilka słów na temat naszego nowego monitora multimedialnego. Jest to bardzo profesjonalne rozwiązanie, które dedykowane jest właśnie dla szkół, jak również można go wykorzystać do biznesu. Kilka słów na temat parametrów. 75 cali przekątna daje nam bardzo dużą przestrzeń do pracy. Pozwala nam na pracę więcej niż jednej osoby, ponieważ pozwala nam na dzielenie tego monitora na pół. To, co odróżnia te tablice od innych rozwiązań, to, że mamy pełny dostęp do sklepu Play, do wszystkich aplikacji. Poza tym, ten monitor interaktywny ma kilka bardzo fajnych funkcji, z których możemy korzystać na co dzień. Przede wszystkim mamy dostęp do internetu, czyli możemy przeglądać sobie i instalować wszelkie aplikacje, które są dostępne na sklepie Play. Dodatkowo mamy tutaj kilka wejść i dwa elementy, które są niewątpliwie atutem tego rozwiązania, a mianowicie pisaki. Mamy dwa pisaki, które możemy używać. Nie używamy kredy. To jest właśnie kreda XXI wieku. Poza tym pisak może być zastąpiony również naszymi paluszkami, czyli możemy tutaj pisać po tablicy, przesuwać pełną interakcję, możemy robić właśnie na zasadzie naszych paluszków. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz odnośnie tutaj bezpieczeństwa i to przede wszystkim te słowa kieruję do trójnej młodszych, dlatego że to urządzenie, jak sami widzicie, jest bardzo duże gabarytowo, ma swoją też wagę. Musimy mimo wszystko obchodzić się z nim bardzo ostrożnie. Tak więc, jeżeli korzystamy, nie możemy tutaj niczym, że tak powiem, metalowym jeździć po tej naszej matrycy, którą tutaj mamy. Musimy dbać o to, żeby ona była zawsze w jakimś należytym stanie, czyli czysta. Nie było tutaj, że tak powiem, podbijanych tłustych naszych paluszków. I wówczas ta tablica będzie dawała nam możliwość korzystania z pełni możliwości. Zakupione monitory interaktywne są bardzo chętnie wykorzystywane w trakcie prowadzonych zajęć i sprawiają, że lekcje stają się ciekawsze, a u uczniów wzrasta też motywacja do nauki. Wszystkie zakupione monitory interaktywne posiadają dotykowe wyświetlacze, dlatego podczas pracy na nich uczniowie mogą manipulować wyświetlanymi elementami, ćwicząc przy tym motorykę małą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Dodatkowo duży format obrazu zapewnia komfort pracy uczniom słabowidzącym.
przewodnicząca Rady Rodziców pani Aneta Paproć odwiedziła naszą placówkę w Umianowicach, gdzie uczestniczyła w odbiorze sprzętu multimedialnego. W ciepłych słowach wyraziła swoją wdzięczność za podjęty trud w pozyskaniu środków na tak ważny projekt Szkoła bez kredy. Jako rodzic dziecka autystycznego, ale myślę, że powiem to też w imieniu innych rodziców, to uważam, że zakup takich ekranów interaktywnych był naprawdę świetnym pomysłem i w dużym stopniu wpłynie na rozwój naszych dzieciaków. Bo jednak z nową technologią mamy wszędzie do czynienia i nasze dzieci też mają z nimi styczność i uważam, że takie nowe narzędzia będą dla nich bardzo inspirujące, bardzo ciekawe i zachęcające ich do nauki. Uważam, że to będzie też duże udogodnienie dla nauczycieli i duże pole manewru dla nich, gdyż posiadają one mnóstwo aplikacji, które mogą korzystać i mnóstwo zastosowań, dzięki czemu mogą dostosować zajęcia do potrzeb każdego ucznia i z każdą niepełnosprawnością. Dużą zaletą tych ekranów jest to, że one mają ogromny ekran dotykowy, co uważam, że też pobudzi ciekawość świata wśród dzieci i pobudzi ich zmysły. Wczoraj byłam, przyznam się szczerze, świadkiem pierwszego podłączenia w jednej z klas tych ekranów i naprawdę widok i entuzjazm, jaki wywołały wśród tych dzieci, uśmiech na ich twarzach, to był bezcenny widok. No i z tego miejsca od razu chciałabym bardzo serdecznie podziękować w imieniu swoim, rodziców i dzieci, dyrekcji za zakup tych urządzeń, za to, że starają się i tworzą dla dzieci na najwyższym poziomie najlepsze warunki do nauki i do rozwoju. Nasi uczniowie zyskali większe możliwości rozwoju poznawczego i społecznego oraz szanse na rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Już w pierwszych dniach korzystania z monitorów interaktywnych otrzymały one pozytywne opinie zarówno od uczniów, jak i nauczycieli i terapeutów pracujących w naszej placówce. Będziemy tu dzieciom kolorowanki szukać. Literki? Tak. Nie, literki? Nie, weź normalną tą. Kolorowaną? Tak. Ale właśnie czekaj, bo... Masz takie gotowe. A tak! Rysować. Tak. Chodźcie, dzieci, my kolorujemy teraz kaczuszkę, tak? Tak. Tutaj mamy żółtą kaczuszkę. I tutaj są cyferki. Czekajcie, mamy cyferki od 1 aż do 43. I każdy paluszkiem musi połączyć każdą cyferkę i wyjdzie kaczuszka żółta, tak? Tak. O. Widzicie? Tak. Fajnie, Wojtek? Wojtek, fajnie? Tak. O, możesz sobie już stanąć. Stań sobie na krzesełku, stań. O, tak. O, zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie takiego ładnego. Ja. No czekaj, Nadia, zaczekaj. O, tak. Jest kaczuszka. Teraz przyjdzie Nadia. I pokolorujemy kaczuszkę na żółto, tak? O. Gdzież tak sobie na żółto? Ja! Sama? Tak. No to Adam, chcesz pomóc Nadii? Tak. Zachodź. Adam z tej strony sobie stanie. Nic się nie stało. A Wojtek się tutaj jeszcze zmieści, tak? Proszę. Mamy. Zaraz.